Zdradź nam, jakie masz plany na walentynki. Oh my god. O kurczę, teraz coś... Poczekaj, zacznijmy od tego, masz ukochanego czy nie? O kurczę. Nie wiem. Znaczy, w sensie nie wiesz, czy masz z kim spędzać walentynki, czy jesteś zakochana, tak? Słuchaj, mnie to już nic nie zdziwi w dzisiejszym świecie, tak więc ja to rozumiem. Tak, ja myślę, że jest szansa, że moje walentynki będą w tym roku bardzo miłe. Czyli rozumiem, że status związku na Facebooku ustawiłabyś na chwilę obecną, to skomplikowane. To nie jest skomplikowane w sumie, ale... ale trochę się wstydzę, bo tak pierwszy raz mi ktoś zadaje to pytanie teraz ostatnio. No, jest jakaś osoba, z którą chciałabym spędzić te walentynki, na pewno. Daria, fantastycznie. Ja naprawdę bardzo kibicuję miłości. I nie byłabym sobą, gdybym nie zapytała cię o trochę więcej szczegółów. To osoba z branży, czy raczej zupełnie zajmuje się czymś innym? Na szczęście nie osoba w ogóle z branży. Naprawdę taki przypadek spowodował, że się poznaliśmy, więc... Trochę jeszcze jestem zaskoczona, ale chyba tak, może to tak ma być w życiu, nie wiem, to zawsze czas pokaże. A wiesz, że w życiu nie ma podobno przypadków i to właśnie los czasami pisze za nas scenariusz i to jest najpiękniejsze w tym wszystkim, a najczęściej spotykamy kogoś, jak go w ogóle nie szukamy. Tak i myślę, że w tym przypadku obydwoje nie szukaliśmy w ogóle. Nie, ja powiem szczerze, że powiedzieliśmy sobie na początku, na pierwszym spotkaniu, w ogóle nie chcemy związku, obydwoje. Więc... A potem jako sęk to się zmieniało, więc nie wiem, jakby naprawdę jest to dla mnie nowe, bo nigdy jakoś nie miałam w ogóle, no jakoś nie przeżywałam takich rzeczy mimo wszystko, więc no zobaczymy, ale jesteśmy zupełnie z dwóch innych światów, w ogóle nikt by się nie spodziewał. Jak się poznaliście? Okej, poznaliśmy się w pociągu. Piękna relacja. Ja zawsze śpiewam, wsiąść do pociągu nie byle jakiego. Wiecie, no to wiecie. Muszę przyznać, że wybrałaś idealnie. Po prostu, kochani, czas zacząć podróżować pociągami. To już tak na sam koniec. Jego imię. O nie, nie podam, jeszcze nie pierwsza jestem. Litera. Nie, nie jestem gotowa, naprawdę strasznie się wstydzę. Nie jestem gotowa, ale kiedyś, no jest szansa, że powiem ci pierwszej, okej? Okay? Wtedy, no ja na to liczę. Ja powiem wtedy, zdradzę to wszystko, ale jeszcze wiecie, jeszcze tak to jest takie świeże, się stresuję, wolałabym tak ci jeszcze zachować serduszko na raz. No właśnie widzę, ale czuję te motyle w brzuchu również chyba do mnie przeszły, tak więc kochana, życzymy wam wszystkiego dobrego i cudownych walentynek. Dzięki wielkie i wzajemnie.